jakaś firma tu urzędowała przez pewien czas. Kiedyś był tu już, była ona przekopana przez firmę, która zajmowała się no, recyklingiem. Dla was, dla ludzi, którzy nie są ze Śląska albo nie znają się na tym przemyśle, podpowiem, że hałdy kopalniane powstają przez wydobywanie urobku z kopalni, czyli to, co widzimy, ma kilka milionów lat i jest po prostu wydobywane na powierzchnię. Oczyszczane są chodniki, po czym z tych chodników oczyszczonych po dokopaniu się do ściany można podjąć wydobywanie urobku, czyli węgla, jednym słowem. No, ale gdzieś trzeba przetransportować to, co się wykopie. No więc powstają hałdy. Powstają hałdy, które są wielkimi górami. Jest to na Śląsku standardowy widok, bo mamy tych hałd dość trochę. Niektóre są wysokie, nawet tam około 400 metrów. Nad poziom morza się wybijają. Ta tutaj jest dość niska, ponieważ jesteśmy trochę w dolince. Obok nas płynie średniej wielkości rzeka. Rzeka, która zasila Odrę i dlatego, że jesteśmy trochę właśnie w tym dorzeczu. No to mimo, że ta hałda jest dość wysoka, to ona i tak nie wybija się ponad poziom, który sam mam w domu. No, ale idę tutaj, dlatego że jestem strasznie ciekawskim małpiszonem i nie byłem tutaj przez no dobre 12-15 lat. Naprawdę dawno tu nie byłem, mimo że to jest po prostu kilometr od mojego domu, czy tam półtora w linii prostej oczywiście. No a że nie byłem, no to jestem ciekaw, ponieważ po przerobieniu, a no i nie dokończyłem wam. I po tym jak ta hałda się już usypie, ma jakąś wielkość, no to wchodzi firma, która jeszcze raz ten węgiel przesiewa, skarpa po skarpie, no i z tego węgla, z tej całej zwałów jest wydobywany raz jeszcze, o, sarny tutaj chodziły, raz jeszcze jest wydobywany węgiel i naprawdę na takiej hałdzie, no to tego węgla można jeszcze setki tysięcy ton odzyskać, a więc jest to czarne złoto, które leży już na powierzchni, tylko trzeba przesiać. No więc sobie druga firma, ponieważ podobno po iluś tam latach można drugi raz jeszcze przesiać to, weszła na ten teren. Ale jak się okazało, była to firma, która była grubymi nićmi szyta. Firma, która postanowiła zwozić tutaj śmieci. No więc widzicie, tutaj mamy jakiś gruz. Tylko, że akurat gruz to nie jest problem. Bo nawet spoko, jeśli wyrównaliby. A gdyby nie taka łoża, to normalnie bym tutaj wjechał. Gdyby to wyrównali, to byłoby spoko. Ale oni postanowili po prostu robić dziury, przywozić tiry śmieci, zasypywać śmieci i udawać, że niczego nie było, że się nic nie dzieje przecież. No, jak zostało to wyniuchane, no to się okazało, że firma słup, słupem poganianym, nie da się dojść do niczego i na pewno jakieś tam procesy się toczą. No ale najpierw trzeba znaleźć kogoś, kto za to wszystko jest odpowiedzialny. Taka krótka historia tej hałdy. No i mówię, ona ma gdzieś 260 metrów nad poziomem morza w jej szczycie. To nie jest dużo, bo ja sam w domu mam na gruncie 255 plus 10 metrów do anteny. Ale chodzi tu o zakłócenia powodowane wszystkim, co w okolicy. A tu w okolicy nie ma nic. Tam jest jakiś domek strażniczy. Ciekawe, czy tu strażnik jakiś jest. Kiedyś przez lata tu strażnik normalnie był. Ale nie świeci się tam, więc chyba nikogo tam nie ma. I dobrze, po co mam chodzić, tłumaczyć się, jeszcze słyszeć nie wiadomo co. Może wiecie, ta firma jeszcze jest wyczulona na kanwie tej historii, którą wam opowiedziałem. O, tych torów nie było. Na kanwie historii, którą wam powiedziałem, mogą mieć potem za złe, że ktoś się kręci, nie? Bo jakiś typ z kamerą. Także dobra, ja już więcej nie gadam. Po prostu wdrapię się na górę, skupię się, zgaszę światło, żeby aż tak nie rzucać sobie się w oczy, bo jednak mam tutaj, widzicie, wioskę moją w oddali. No i jestem po prostu jak na patelni w tym momencie.
spotkało mnie coś, czego się nie spodziewałem, ale to wcale. No bo cały czas pada już, no cały czas pada, jest mokro. A to jest wcale nie usadzone. W ogóle myślałem, że to jest droga, a to się okazało, że to nie jest droga, tylko to jest zwał. Chyba zwał, bo tu jest opuszczan, posypywane. Zobaczcie, to jest niby piasek. Jakiś glinopiasek, nie wiadomo coś. Tu się po prostu nie da pójść. Topię się aż do butów, do samego czubka, po kostki. No i generalnie tak, moje buty już mają dość i mnie nie lubią. Ja nie wiem, czy mi się w ogóle uda dojść na górkę przez to, co tutaj teraz mnie spotkało. Będę musiał iść w koło. A 20 tuż. Dobra, jestem na szczycie. Okazuje się, że nawet jest lepiej niż tam. Także dobrze, że mnie ruchome piaski powstrzymały i jestem tutaj. Patrzę, jaka ciekawostka, jak to wszystko upadło. Znaczy, to było wybierane trochę, a trochę się sypało. Ale zobaczcie na ten beton. To jest budynek, znaczy się filar. I on wisi w powietrzu. Szczerze mówiąc, kilka deszczy i to zjedzie. Także ciekawe. Choć wygląda jak po niemiecki bunkier, to nie ma nic z obronnością wspólnego. Ja wejdę sobie na szczyt prawdopodobnie tego i z tego będę nadawał. Pomimo tego, że się zakopałem jak prawdziwa trenówka, jest 20, zdążyłem. To jest arsenał, którym dzisiaj dysponuję. Wszystko to są radia ręczne. Jest Yopix, jest no, Alan 38 praktycznie, jest i Baofeng, są Retevisy, Motorola i jest True SDX, który będzie mi służył dla SSB. Zobaczymy. Moim marzeniem jest w ogóle usłyszeć kogoś na PMR, bo CB Radio mam obcykane, ale z PMR-ką mam ten problem, że wszystko dookoła to jest las. I w takich warunkach nie da się zalecieć do PMR-ką nigdzie, skoro mam po kilkanaście kilometrów w każdym kierunku i wszystko jest gęsty las. A tutaj może się przybliżę do kogoś i z kimś porozmawiam taką właśnie normalną PMR-ką. No proszę. He! I widzicie, pierwsze plony, dobra. No fajnie, tu łany wielki, to muszę się zrobić. No widzicie, tu jednego kolegę słyszę. Ładne, wielkie koło Sośnicowic, czyli ja też jestem koło Sośnicowic. Nawet trochę dalej od Sośnicowic. Chlorów. Zobaczymy, czy będzie na Retevisie słychać takie coś. Ja może zawołam, żeby kogoś nie zniechęcić. Wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej. Wywołanie ogólne w testach łączności awaryjnej. Tutaj Mike Lima 016, operator Adam. Woła i słucha. Mike Lima, słychać cię na 3. No cześć, ciebie bardzo dobrze słychać. Modulacja bardzo czysta, wyraźnia. A powiedz mi, skąd nadajesz, jak masz na imię, żeby wiedzieć, jak cię wołać? Mam problem to jest z tą kamerą, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak tutaj się ustawi, żeby było dobrze. Kolego, jesteś tam? Tutaj Mike Lima 16, odbierasz mnie? Moje imię Adam. Kolego z Łan Wielkich, no słychać, tutaj Adam Trachy dokładnie. Odbierasz mnie? Kolega się odwrócił całkowicie. Odwrócił się, bo wcześniej go było słychać idealnie, a teraz bardzo cichutko. Ewidentnie po prostu...
Nie wiem, czy to do mnie, ale przejdziemy na kanał 10. I zobaczymy, czy to o mnie chodzi. Że za lepsze światło, wiecie. No kolego, dobrze cię słyszę, dobrze. Proszę cię, powiedz mi, jak tam masz na imię, bo ty łany wielkie zrozumiałem, a jak twoje imię? No i kolega zniknął, ale zobaczymy na innym radiu, bo może być tak. Dobra, zrobimy na 10. Tu. Może być tak, że on nas nie słyszy tam. Ej, kolego, jesteś, bo ja tam wołam, a nie odpowiadasz. Dolatuję do ciebie tutaj, Adam? Jestem, jestem. No to fajnie. To jeszcze raz. Dla ciebie raport piątka jest bardzo czytelnie. Teraz jak jesteś w moją stronę odwrócony, to słyszę cię bardzo dobrze. Ja tutaj nadaję z miejscowości Trachy. Także się może nie obracaj plecami do mnie. No to cię słyszę bardzo dobrze. Moje imię Adam. No i hałda na Trachach. Moje imię Andrzej, łany wielkie. Turn on the radio. Dobra. Andrzeju, odbierasz mnie, bo zmieniłem radio, ale odebrałem, bardzo fajnie. Fajnie, że się zgłosiłeś, dobrze poznać. No i powiedz mi, skąd się dowiedziałeś, że takie testy mamy tutaj? No, dowiedziałem się oczywiście... A, jeszcze raz, bo akurat mi szumy weszły. Dowiedziałeś się oczywiście skąd? Facebook, BMR446. A, no to widzisz, to wiadomo. No, no to fajnie, czyli zawsze internet największą siłą reklamową. No i dobrze, no to jeszcze ci powiem, polecam stronę planawaryjny.com, bo to jest strona, która tak jakby... Można powiedzieć, nie że zarządza tymi testami, chociaż dobra, no niech będzie, że zarządza i tak jakby wszystko z tej strony organizatorów wypływają te testy, także zapraszam. I na Facebooku jest planawaryjny.com, no jest taka strona planawaryjny.com, także zapraszam, żebyś wszedł, zapoznał się. I tam też jest na stronie mapka z uczestnikami, no nie wszystkimi, ale tymi, co się wpisali i biorą udział. No i tam też znaki ML są przydzielane. No to słuchaj, to tylko na drugim, na 12. To są kanały takie oficjalne, więc tam masz największą szansę prowadzić łączność. Także 2 i 12 sobie skanuj. No ale wiadomo, możesz chodzić po innych kanałach i szukać, no nie? No ale to tak tylko w razie czego. I dzięki wielkie, na razie, trzymaj się. Na razie, pozdrawiamy. No i dobra, widzicie, kurczę, tam ten bałofeng dobrze odbiera, nie jest źle, ale słyszę tu na CB radio. Słyszę głosy, słyszę bełk. Ja sobie tutaj wezmę, przeciwwagę dołożę. Może mi się uda do bełku dolecieć, chociaż wiecie co, tak bardzo w to wierzę, jak w to, że za chwilę zacznie padać śnieg. Ale zobaczcie. Trzeba sobie nie przejść. Jadek Witu, 5-7, bardzo ładnie. No... Kolejne co jest kole hałdy, ale inkszej. Zobaczcie, jaki to jest brak szumów w ogóle w eterze. No, 9, ale moderacja trochę cicho. No, ale 9 i praktycznie bez szumu. Ja nie mam tutaj skłecza zaciągniętego. No, bo to jest to takie radio. Wierzycie w to? Dobra, zmienimy na antenę, bo tu mamy Jopisa też. A twoja Łukasz z dołku, którego teraz serdecznie pozdrawiam, bo może nam się nie uda porozmawiać. Może się nam nie uda z Łukaszem porozmawiać, ale on film obejrzy. No i lipa. Jopis ma za głęboko osadzone gniazdo i nie umiem włożyć przeciwwagi.
Co, nikogo nie ma teraz? Cisza. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej. Woła Majglima 016. Majglima 016, operator Adam. Woła i słucha. No tu się mści, bo fajne są drzewka i tutaj można byłoby robić naprawdę fajne rzeczy. Wiecie co, jak tu będzie sucho, jak nie będzie deszczu, to można wjechać tu praktycznie pod samą to wzniesienie, na którym tu jestem. Można byłoby zabrać większy sprzęt, rozstawić antenę, bo to jest super, super górka. Ja jestem zdziwiony, że to jest na takim samym poziomie jak mój dom. Tak wydaje się, że jest wyżej, no ale to złudzenie, wiecie jak to w terenie, wszędzie dookoła lasy, no to jak to można ocenić na oko. No oko to hop w szpitalu umarł. W ogóle cegła, nie? W porównaniu z nowoczesnym radiem. Zobaczcie, pół radia praktycznie. Na grubość to samo. Są połowy mniejszej. Czemu wy teraz gadacie, mówię do ludzi, którzy to gadają oczywiście, że te CB radia są takie cegły, że ich nie ma co nosić. Przecież to jest zgrabniutkie radyjko, które jest w wielkości radyjek takich na dwójkę i siedemdziesiątkę. Ja nie widzę jakichś różnic w wyglądzie, w rozmiarze, więc nie wiem skąd ta teoria, że te radia są jakieś turbo gorsze do noszenia. Coś tam jest. Bardzo wielką wadą tego radia jest jego stopień samego toru audio. Jest kiepski, po prostu jest kiepski. I trzeba dać duże wzmocnienie albo być na słuchawkach, żeby słyszeć, ale przy dużym wzmocnieniu pojawia się już problem, że jest przemodulowany i charczy. I to jest ból. No, łaziska poszedł sobie już na SSB. Ale bardzo go cicho słychać, szczerze mówiąc, ciszej niż na AM-ie. Na AM-ie szedł lepiej. Sygnał 4. A może ja pogadam? Łukasz Łaziska, odbierasz? Adam Trachy? No, tam się nakrywają stacje, ja jestem takim, ile mi tutaj wyjdzie. No, 3 waty, wiecie, no to z 3 watów to i antenki takiej to nie pogadam. Ja miał bazową antenę tutaj, tylko że kurier nie zdążył dowieźć fajnej antenki, którą wam pokażę. Łukasz Łaziska, Adam Trachy woła. No Siewiersko, no to co? Już bym pogadał na takiej antence. No tu brakuje wysokości. Albo taka wysokość typu, nie wiem, 600-700 metrów nad poziomem morza i takie radyjko, albo antena T2 LT, co najmniej, żeby tutaj wyjść z tym. No ale to jest test, nie? To był test sprzętu. To jest tragedia. Wiecie co, ja już wymyśliłem, że tutaj mam taki bardzo mały wzmacniacz audio. Rybnik. Mały wzmacniacz audio. Mam taki. I sobie go podepnę po prostu i nim wysteruję głośnik. Bo z tego głośniczka chleba nie będzie. Ach, tam jest Mariusz, który przykrywa mnie, a ja go nie słyszę. Jest frustrujące, wiecie? Gdybym był pierwszy raz na testach łączności i próbował gadać, to bym wrzucił to radio w krzaki, ale wiem jak jest. I dlatego jestem cierpliwy, sobie siedzę. Też nie pada. Wilcy jacyś tutaj nie chodzą. No więc jest okej. Okay. A, jeszcze jedna rzecz, bo zrobię, ale to w przyszłym miesiącu prawdopodobnie filmik na temat wzmacniacza. Taki 50-70 watów wzmacniacz fajny chiński, który jest wielkości tego radia, więc będzie fajnym klockiem dodatkowym. No i będzie idealnie się nadawał, bo mam wzmacniacz 100-watowy do takiego radia, tylko że jest wielki, no i co?
nie będę takiego czegoś zabierał. Abym zrobił taki właśnie mały z pakietem zasilania na 18650, żeby tak podawać tych 15-20 watów, no nie? Dałoby się. No ja można już nie odbieram. Na antenie bazowej bez problemu. Dobra, wiecie co, ja sobie odpuszczę to radio na razie, bo i tak pogadam jak szlak. Powołam trochę z PMR-ki. Koniec. Koniec testów na dzisiaj. Zwijam się. Nie wszedłem na ten beton, ponieważ jestem na nawet chyba z pół metra wyżej niż byłbym na tym betonie. Więc to nie było sensu po prostu. Ale chodzi o to, że tu jest całkiem dobre miejsce do robienia łączności na przyszłość, tylko musiałbym zorganizować po prostu sprzęt, bo popatrzcie, mamy kupę żelbetu, do której można się wpiąć uziemieniem i zrobić sobie bardzo fajne uziemienie. Można też tutaj po prostu przyjść, wbić rurę, której nikt nie zakosi. No jest pełno tutaj krosowców, motocyklistów ogólnie, takich turystów jak ja też, ale będzie można tutaj wbić coś i zostawić, tak żeby potem się do tego słupka, albo nawet jakiś kołek tutaj z lasu, żeby się do niego przymocować. Żeby to było na stałe, żebym tylko przychodził z anteną i stawiał i jechał z koksem. To jest, myślę, wyśmienite miejsce. Tym bardziej, że słyszeliście, tutaj jest zero zakłóceń. Tu po prostu nic nie zakłóca. I to jest coś wspaniałego. Z dalszych przemyśleń, no zrobiłem łączność z Andrzejem, Łany Wielkie, no to jest kilka kilometrów, ale cieszy mnie to, że ta łączność jest. Słyszałem Knurów, z Knurowem robiłem już łączności, także to nie jest mój pierwszy raz, ale nie zrobiłem z nim łączności, no bo może jednak jesteśmy za daleko. Tak jak się, patrzcie, nie wiem czy to widzicie, ale znaczy ja spadam bardziej niż idę, ale tu się aż błyszczy od minerałów. Ach. Skarby ziemi. Krystiana, słyszałem, były jakieś stacje w tle. O, mysz polna. Nie wiem, czy ją będziecie widzieli. Myszko? Fascynujące. Gotowy National Geographic. Podsumowania. Fajnie, że pogadałem z tym Andrzejem, bo kolega, który jest w mojej okolicy, to zawsze cieszy. Jeszcze się z Facebooka dowiedział o testach, więc to też cieszy, no bo jednak Facebook daje jakieś tam możliwości informowania na bieżąco i to jest ok. Na pewno na PMR 13 chciałbym tutaj być, bo z domu nie porozmawiałbym z nikim, a stąd jednak już słyszałem dwie stacje. To jest coś. Druga sprawa, chciałbym na pewno przyjść z anteną bazową. Sobie tak będę doświecał, bo no jednak, wiecie co, ciemno jest. Tutaj mamy pełnię księżyca, ale za chmurami, więc tutaj i tak jest mimo wszystko ciemno, bo tu wszystko jest po prostu ciemno. Wszystko jest czarne, jak to bywa na hałdzie. Kiedyś w ogóle tu były historie, że podobno mieli, nie wiem na co to wyszło, skądś brać i odpady radioaktywne przechowywać w jakichś silosach, ale wiecie, miejska legenda, bardziej to wiejska. No i co jeszcze? No to wracam, mam nadzieję, że samochód, który zostawiłem, jest w miejscu, w którym go zostawiłem i że po drodze się nie zakopię, nie zostanę i nie będę musiał dzwonić po hol. Dzięki za oglądanie, oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Tak trochę jest creepy. No, a ja was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko.